Nie wiem, czy to jest kwestia przyzwyczajenia, czy po prostu. Na pewno dlatego, że lubimy to robić. Zaczęło się wszystko od tego, że właśnie to był chyba okres wakacji i do naszych babć czy mam z Kaliny przyjeżdżał właśnie pan Witek, uczył je śpiewać i któregoś razu przyszła babcia do mnie i mówi: no słuchaj Agnieszka, no to chodź, wy będziecie śpiewać. Wzięła mnie, moją siostrę i młode dziewczyny, które tutaj w Zaułkach mieszkały i zebrałyśmy się i tak to się zaczęło. Muzyka na pewno jest dla mnie czymś takim, co mnie uspokaja. Nie, że zaraziła mnie tym wszystkim, no moja babcia, bo to ona spowodowała, że ja w ogóle zaczęłam śpiewać, że ten język białoruski, ten prosty język znam i na pewno w jakiś sposób mnie to łączy z tym naszym pokoleniem. Akurat my jesteśmy teraz w takim okresie życia, że każda wybiera tą swoją drogę. I jak to się dalej potoczy, ciężko mi jest powiedzieć. Dziewczyny łączą i szkołę, i pracę jednocześnie, i to powoduje, że mają mało tego wolnego czasu. I jest nas siedem, i właśnie spotkanie się w danym momencie, żeby wszystkie mogły przyjechać na próbę, to jest wyczyn. To jest naprawdę ciężkie. Znamy się od dziecka, znamy się jeszcze przed tych lat, kiedy zaczęłyśmy śpiewać w zespole, więc uczyłyśmy się razem tutaj w szkole w Zaułkach i później może troszeczkę nasze drogi się rozeszły, ale ten zespół powoduje też, że my teraz przyjeżdżamy tu i się spotykamy częściej. A myślę, że gdyby nie było zespołu, to te kontakty by coraz takie słabsze były. Na pewno bardzo lubię piosenkę Wioseczka Maja. Też trochę ta piosenka mówi o takim właśnie, o tym, że na tych wioskach już coraz mniej jest tej młodzieży, że one wymierają i
że ta piosenka też taka mówi trochę o mnie.